wiadomo, czy coś? Zgon na skutek przydawkowania, jakieś 10 godzin temu. W laboratorium mają już próbkę narkotyku. Podobno to coś nowego na rynku. Kochani maturzyści, dziś jest dla was w szczególności ważny dzień. Dzień zamknięcia rozdziału nauki w liceum. Z całego serca wraz z gronem pedagogicznym życzymy wam powodzenia. Mam nadzieję, że wiedza, którą wynieśliście z naszych murów, naszej szkoły, będzie wam dalej towarzyszyć. Wiem, że poradzicie sobie na tej nieznanej i jednak wymagającej drodze dorosłości. Już widzę to nasze dorosłe życie. Codziennie na kacu. Teraz chciałbym do siebie zaprosić uczniów naszej szkoły, którzy w tym roku szkolnym dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałości uzyskali najwyższą średnią. I zapraszam pierwszą osobę, Wiktorię Sochę z klasy trzeciej D. Następna osoba, Joanna Pawłowska z klasy trzeciej A. Kolejna osoba to jest Amelia Kortak z klasy trzeciej F. I Klara Majewska z klasy trzeciej C. Gratulacje, Klaro, przed tobą. Halo? Cześć, córcia, jak tam? Słuchaj, nie uwierzysz, mam najlepszą średnią w całej szkole. Super, kochanie, bardzo się cieszę. Słuchaj, mamy z ojcem ważną kolację dzisiaj z jego współpracownikami, więc nie wyrobimy się, żeby poświętować, musimy to przełożyć. Ale wy mi obiecaliście. To nie jest zależne ode mnie, Klara. Dobra, muszę kończyć. Pogadamy jutro. Pamiętaj tylko o psie i o Ale już nie da się na tego...
tak walicie? Ej, co tak długo? Myślałaś mi, że coś się stało. Wyglądasz jak bezdomna, co ci? Wow, dzięki. Była pytanie, padnie i zasnęłam. Ja w sumie nawet nie wiem kiedy. A co z kolacją z twoimi rodzicami? A? To co zwykle? Gówno. Dobra, mamy 40 minut. Mam kosmetyki, mam ciuchy na zmianę. No, co prawda miały być na później na przebranie, ale... Widzę, że tobie się bardziej przydadzą. Zrobimy cię na bóstwo. O, nie mogę się doczekać. Prosiłam? Jeszcze nie. Jak to nie? Normalnie, zapomniałam. Jezu, zrobię to zaraz. Pies siedzi cały dzień w domu, zamknięty. I się męczy, bo ty zapomniałaś. Wiesz co, o nic cię nie można poprosić. Nie wiem, co ty masz w głowie. Wiecznie tylko zabawy, imprezy z tymi swoimi debilnymi przyjaciółmi. Nic więcej cię nie obchodzi. Nic. Pies siedzi i się męczy w domu dlatego, że ty i ojciec nie potraficie o niego zadbać i zwalacie to na mnie. I wyzywasz moich przyjaciół, podczas kiedy oni w ciągu 3 lat liceum zrobili dla mnie więcej niż ty i ojciec w ciągu 18 lat mojego życia! I to mnie o nic nie można poprosić, ale to ty dzisiaj odwołałaś kolację, na którą czekałam od miesięcy. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ty ostatni raz ze mną normalnie rozmawiałaś, o ojcu już nawet nie wspominając. Co? Ja mam dość. Nie dzwoń już do mnie. Nie, lepiej. Nie dzwoń do mnie nigdy więcej! Co się stało? Nie, musiałam się przewietrzyć. Wiecie, jak to jest. Cześć, Maciek. To znaczy, że żygałaś po prostu. No tak, chciałabyś. Dobra, stara, idziemy tańczyć. Idziemy.
Sonia, spokojnie. Tylko ja. Masz? Pewna jesteś? Powiedz lepiej mamie, że życzę jej dużo zdrowia. Dobry, mocny towar, uważaj, okej? Jasne. Cicho! Mordy! Zamknąć się! Ej! Ale się najebałem! Cicho bądźcie! Cisza! Kochani! Na początek chciałabym wam bardzo podziękować za przybycie. Jako wasza gospodyni. Słuchajcie, kocham was wszystkich. I nie mówię tego dlatego, że jestem najebana. Co to nie. Co to nie. Nie wiem, co zrobiłabym bez was przez te 3 lata. I cieszę się, że nie musiałam się tego dowiadywać. Bo dzisiaj kończymy naszą zajebistą szkółkę. Spotkamy się w takim składzie. Kto wie? Kto wie? Może nigdy. Ja nie wiem. No, dlatego mam pomysł, co możemy zrobić, żebyśmy zapamiętali tę noc na zawsze. Co wy na to? Zainteresowanych niezwykłymi przeżyciami zapraszam do mnie. Na dwie dziury! Mamy jeszcze inną imprezę, więc właśnie. W sumie taką się musi się wywracać. Mi się to nie podoba, ale niech robią co chcą. Co to w ogóle za bubla? Nie wiem. Ale luz podobno lekko. Lepiej było się już zjarać. Cały czas możesz dołączyć do Mai i reszty. Tak myślałam. Gotowe. Kto pierwszy? Tchórze. Jak? Sam się przekonaj. Thank you.
Pa. Podziękuj Klarze ode mnie za imprezę, ja nie pomogę sprzątać, bo muszę lecieć na rozmowę. Kochani, budzimy się, już jest późno. Wstawaj. Jeszcze chwila. Powiem wam, że było mocno, dawno tak nie pochłonęłam. No. A pamiętam, jak ostatnio mówiłeś, że będziesz uważać. To nie moja wina, że Klara miała na nas inny plan. No ja znowu, ale się porobiła. Dobra, przykryję ją. Uuu, jest cała obrzygana. Ochyda. W ogóle słabo, że połowa osób zawinęła przed czasem. No, nie wiedzą, co ich ominęło. No nie wiem, Instagram jest zalany. W sumie mam wyśle. O nie. Gdzie ja mam chodź. Proszę, proszę, Maciuś Kasanowa! O Jula, miałyśmy fazę, nie mogę. Totalnie, w ogóle Nina, co ty tu odwalasz? Nawet nic nie mówię. O co my się tak pochodziłyśmy? Chciałbym wiedzieć. Tak w ogóle, gdzie jest Kamila? Gdzie? Wiesz co, ona poszła rano, miała jakąś rozmowę o pracy albo coś takiego. Dobra, Maciuś, wstawaj. No i czego tak drzecie mordy? Dobra, luzuj, nie wiedziałem, że ciebie taki Alvaro. Klaruś, słońce, wstajemy, musisz się ogarnąć. O Boże, ale też jakiś śmiało. No trudno, żebym nie opatrzeć. Śpi jak zabita. Ja nie wiem, czy to takie zabawy. Może trzeba ją otuć wodą. Przyniosę. To ja nagrywam. O. Klara zdechla, część pierwsza. Kurwa, co jest z nią? Czemu ona się nie rusza? Halo. No sprawdź jej puls. Nie nagrywaj tego. Dobra, będziesz miała wspomnienie. Zobacz. Serio? Zobacz, teraz puls. Ile ma? Ona nie ma pulsu. Co ty gadasz? Nie umiesz sprawdzić, to nie ma pulsu. Sprawdzę. Co? Tu jest. Deklarę, wiesz, wszystko jest okej. Okay. Wiesz to ode mnie! Nie! Wiesz to ode mnie! Nie jest nasza wina. Nie my ją wprowadziliśmy w ten stan. Stan? Ona jest martwa! Powinniśmy byli opinować. Kurwa, nie jestem jej niańką. To jest jej impreza, jej narkotyki i jej konsekwencje. Czy ty siebie słyszysz? O, będziemy za to siedzieć. Musimy zrobić na karetkę. Ludzie, kurwa, nie dzwonisz. Wiesz, co zrobię, jak przyjedzie karetka? Spiszę akt zgonu. Zadzwonią po psy. A masz jakiś lepszy pomysł, co możemy zrobić? Kurwa, nie uratujesz jej, ona jest martwa. Jej nie uratujesz, możemy siebie uratować. Co zrobić? Co mamy zrobić? Sprzątamy to. Nikogo tu nie było, nie było tu żadnej imprezy. Ja tu nikogo nie było. Cały teren to za zdjęciami nagrania na krzysiek. Ty powaliło cię? Masz. Usuwamy wszystko. Zdjęcia, głosówki, nagrania. Jakby nas tu nigdy nie było. Dobra, człowieku, pomyślałeś o tych, których nie było? Wiem. Maciek, napisz do nich, że matka Klary podejrzewa, że była impreza i żeby usunęli wszystko z telefonu. Na 100% się uda. Musisz to udać. Nie ma sensu. Kurwa, masz lepszy pomysł? Powiedz mi, masz lepszy pomysł? Może koleżanki płaczki mają lepszy pomysł? A może Maciek ze swoją karetką ma lepszy pomysł? Tak myślałem. Do roboty. Thank you.
Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator numer 28, w czym mogę pomóc? Halo? Ona nie żyje. Halo? Proszę powtórzyć.